Kościół. Będziemy śpiewać pieśń numer 14. Słyszeliśmy jej melodię. Proszę o szukanie w śpiewnikach tą pieśń. A brata proszę o krótką przygrywkę i śpiewamy. Prosimy o błogosławieństwo w modlitwie z bratem Tomaszem Strojnym. Prosimy brata. Ojcze niebieski, który mieszkasz na wysokościach, w imieniu przez zasługę Syna Twojego zbliżamy się do Ciebie. Podziękować Ci za wszelkie formy społeczności braterskiej. Proszę, błogosławi nasze umysły i serca, szczególnie brata, który nam usługiwał, aby cokolwiek usłyszymy i cokolwiek zobaczymy potem, wpłynęło na nas budująco, abyśmy sobie przypomnieli nasze decyzje sprzed dziesiątek lat, aby nam uświadamiały naszą odpowiedzialność za naszą decyzję. Dlatego błogosławi tych braci, którzy podjęli tę decyzję, aby nam to pokazać, abyśmy się wzorowali na nich, a oni na nas, abyśmy wspólnie patrzyli na Twoje święte obietnice. O tą łaskę prosimy i za to dziękujemy przez Jezusa Chrystusa. Amen. Do wygłoszenia wykładu okolicznościowego zapraszamy brata Janusza. Drodzy, umiłowani, mili Panu braterstwo. Przed nami wielkie i wspaniałe chwile. Ja rozumiem, że one szczególnie wielkimi i wspaniałymi są dla tej trójki młodych osób, którzy tutaj siedzą, to siostra Paula, brat Damian i brat Adam. Oni dzisiaj zdeklarowali się
nam wszystkim pokazać, że swoje serca oddali całkowicie Bogu w poświęceniu. My natomiast, chcąc uświetnić tą chwilę, na ile Pan pozwoli, ale zarazem uwypuklić pewne fakty, które są związane z taką chwilą, zechcemy wspólnie przeanalizować temat, który zatytułowałem Obrzeska i Chrzest. Obrzeska i Chrzest. A więc skoro taką kolejność nadałem naszemu tytułowi, więc pierw obrzeska. Ja myślę, że wszyscy wiemy o tym, że Izraelici płci męskiej byli zobowiązani do dokonywania obrzeski. Ona była zewnętrznym znakiem, że znajdują się w szczególnym przymierzu z Bogiem. I to nam Pismo Święte mówi. Odczytajmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 17 rozdział tej księgi i wiersze 10 i 11. A toć jest przymierze moje, które zachowywać będziecie między mną i między wami. Między nasieniem twoim po tobie, aby był obrzezany między wami każdy mężczyzna. Obrzeżcie tedy ciało nieobrzeski waszej, a to będzie znakiem przymierza między mną i między wami. A więc ten znak obrzeski miał świadczyć, miał poświadczać, że oni są narodem wybranym przez Boga, że są narodem posiadającym szczególne prawo, które pochodzi od Boga, a które prawo gwarantowało pewne korzyści dla nich, oczywiście, jeżeli byli tymi, którzy to prawo przestrzegali. Ja teraz zechcę odczytać również kilka tekstów. Może chwilowo będziecie się dziwić, dlaczego je odczytuję, ale chcę coś ważnego przez to podkreślić. Czytamy w tej samej pierwszej Księdze Mojżeszowej i w tym samym rozdziale 17, pozostając tam, ale wiersz 9. 9 wiersz mówi tak. Nadto rzekł Bóg Abrahamowi: ty też przymierza mego przestrzegać będziesz, ty i nasienie twoje po tobie w narodziach swoich. Dalej, pozostając w tym samym 17 rozdziale i tej samej pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy wiersze od 6 do 8. To już teraz obietnice związane z tym przymierzem i z wypełnianiem warunków tego przymierza. A więc czytamy, 6 wiersz mówi tak. A rozmnożę cię bardzo i rozkrzewię cię w narody, i królowie z ciebie wynijdą, i utwierdzę przymierze moje między mną i między tobą, i między nasieniem twoim po tobie w narodziach ich umową wieczną, żebym ci był Bogiem i nasieniu twemu po tobie. I kolejny wiersz. Dam też tobie i nasieniu twojemu po tobie ziemię, w której teraz jesteś gościem. Wszystką ziemię chananejską w osiadłość wieczną i będę Bogiem ich. I teraz, drodzy, przejdźmy myślami, przenieśmy naszą uwagę na to, co zostało zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej. W Księdze
tak zwanej powtórzonego prawa. Tam w 7 rozdziale tejże 5 Księgi Mojżeszowej, poczynając od wiersza 17, przepraszam bardzo, 1-12. Czyli 7 rozdział od 12 wiersza czytamy takie myśli. 5 Księga Mojżeszowa. I stanie się, że jeśli słuchać sądów tych, a przestrzegać i czynić je będziecie, wtedy też dotrzyma Pan Bóg Twój Tobie przymierza i miłosierdzie, które przysiągł ojcom Twoim, i umiłuje Cię, i ubłogosławi Cię, i rozmnoży Cię, bo pobłogosławi owocowi żywota Twego i owocowi ziemi Twojej, zbożu Twojemu i winu Twojemu i oliwie Twojej, płodowi krów Twoich i trzodom owiec Twoich w ziemi, o którą przysiągł ojcom Twoim, że ją da Tobie. Jeszcze 6 rozdział tej samej 5 Mojżeszowej, od wiersza 17-18 czytamy. Przestrzegać będziecie z pilnością przykazań Pana Boga Waszego i świadectw Jego i ustaw Jego, któreć przykazał. A czyń to, co jest prawego i dobrego przed oczyma Pańskimi, aby ci się dobrze działo, abyś wszedłszy posiadł tę wyborną ziemię, o którą przysiągł Pan ojcom Twoim. Dlaczego pozwoliłem sobie odczytać tak wiele tekstów? Dlatego, bo chcę wyeksponować pewną ważną myśl. Chociaż teraz myślami tkwimy w dalekiej przeszłości, ale ona się bardzo przydaje na dzisiejszą myśl tej okoliczności, którą chcemy wyeksponować. Bo co widzimy w tym? Czytaliśmy pierwszy tekst, który nakazywał, to był nakaz, obrzezanie dla Izraelitów jako znak przymierza. Ale co? Czy sama obrzeska już stwarzała funkcjonujące przymierze między Bogiem a Izraelitami? Bynajmniej. Sam fakt obrzeski był tylko znakiem. Natomiast, aby to przymierze mogło funkcjonować i przynosić takie korzyści, jakie miało przynosić, to było konieczne co innego jeszcze. Nie tylko ta cielesna obrzeska, ale przede wszystkim obrzeska umysłu i serca tychże Izraelitów. Czyli co? Przyjęcie do swoich umysłów i do serc tego prawa, które Bóg im dał, i realizacja tego prawa. Drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na to, co apostoł Paweł o tejże obrzesce nam mówi. Popatrzmy, jest to cytat pochodzący z listu do Rzymian, 2 rozdział. I zwróćmy uwagę na wiersze 25, 28 i 29. Popatrzmy, będę cytował w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, ale myślę, że każdy z tych przekładów myśl ten nam tutaj eksponuje. Popatrzmy, co apostoł pisze, Paweł. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo. Czyli sama obrzeska nie znaczyła nic. To był tylko symbol, znak. Ona dopiero była w pełni tym symbolem, jeżeli ten, który był tym symbolem oznaczony, zachowywał prawo. I dalej. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak i nieobrzezany. Popatrzmy. W czym tkwi główna wartość? Nie w tym symbolu, nie w tym znaku, ale w wypełnieniu tego i w przestrzeganiu tego, co ten znak pokazywał, że ten człowiek jest w specjalnym przymierzu z Bogiem. No ale gdy on nie był w tym przymierzu, bo łamał to prawo, lekceważył, no to cóż ten znak oznaczał? Że zdeklarował się
ale niestety tego nie wykonywał. I dalej czytamy, obiecałem, że więcej z tych tekstów tutaj odczytam. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Czy już teraz dostrzegamy, dlaczego aż tyle czasu poświęciłem na odczytanie tych tekstów? Co chcieliśmy tutaj wspólnie wyeksponować? Że nie symbol, ale prawdziwe wypełnienie tego, co symbolizował dany znak, jest w tej kwestii najważniejsze. Czy obrzeska obowiązuje do dzisiaj? Ktoś powie, tak daleko sięgnęłeś, w takie odległe czasy, Abraham. Czy to obowiązuje do dzisiaj? No, drodzy, tych, którzy pozostali pod tym przymierzem, tak, owszem, obowiązuje i oni praktycznie tego dokonują. Ale Jezus, nasz Pan, on przecież też urodził się jako człowiek, no i przede wszystkim jako Żyd. Jako Żyd. W narodzie izraelskim się urodził. W narodzie izraelskim przyjął ciało ludzkie. Urodził się jako małe dzieciątko. Tu już były dzisiaj myśli na ten temat podawane. No i również jako ten Żyd podlegał temu prawu. Również, drodzy, on był jako doskonały Żyd, był również zobowiązany do tego, a właściwie to byli bardziej jego rodzice w tym czasie zobowiązani, bo on jeszcze jako ośmiodniowe dzieciątko nie mógł o tym decydować, aby takiej obrzeski dokonać. Ale kiedy doszedł do swojej pełnoletności, do dojrzałości swych lat, możemy tak powiedzieć, on otworzył nową erę w dziejach ludzkości, pokazując, że owszem, w tamtym czasie, kiedy był tym Żydem, tego dokonano i ten znak na sobie nosił, ale on, drodzy, pokazał, że niecielesna obrzeska jest w tej chwili najważniejsza w tym nowym czasie, który otworzył swoim posłaniem Ewangelii, że nie ściganie za nieosiągalnym wzorcem doskonałego prawa zakonu jest w tym momencie ważne, lecz że prawdziwy chrzest jest ważny. Prawdziwy chrzest, który polega na czym? Na dziele, które dokonujemy w swoim sercu i umyśle. Zresztą bardzo podobnie jak i w przypadku Izraelitów. Oni też musieli to prawo przyjąć do swoich umysłów i do swoich serc, aby je realizować, chcąc być prawdziwymi, obrzezanymi dla Boga. I tak samo w tym przypadku Pan pokazał, że już nie cielesne obrzezanie, ale prawdziwy chrzest serca i umysłu, a symbolem tego jest chrzest w wodzie. Symbolem tego, że przyjąłeś posłanie, jakie niesie moc Chrystusowa, jego okup, płynące stąd wyniki i błogosławieństwa, tym symbolem, że przyjąłeś, że oceniłeś, że postanowiłeś, tak jak tam Żydzi, dlatego przymierza żyć, że postanowiłeś żyć dla Boga, dla nowego przymierza z Bogiem, wynikającego na podstawie okupu naszego Pana, i tym właśnie znakiem, symbolem jest chrzest
wodzie. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział i 1 wiersz tego listu mówi tak. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, nigdy nie może tych, którzy do nich przystępują, doskonałymi uczynić. Czyli przesłanie jest chyba jasne, że ten zakon, on był wspaniałym wzorcem. On był tym punktem, do którego prawdziwi Żydzi, którzy rzeczywiście obrzezali się i chcieli postępować, ale niestety to był nieosiągalny punkt. Zbyt wysoko, zbyt daleko, zbyt doskonale. Oni nie byli w stanie tego osiągnąć. Natomiast apostoł Paweł mówi o prawdziwym chrzcie. I on mówi w liście do Filipian, 3 rozdział i 3 wiersz. List do Filipian, 3 rozdział, 3 wiersz. Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy. Czyli pokazał, że otwiera się nowy czas, nowa epoka, nowa myśl, nowe dążenie. Nie ciało, nie udoskonalanie ciała poprzez spełnianie warunków zakonu, a to były wspaniałe warunki, tylko teraz pytanie, kto był w stanie je spełnić? Nasz Pan tak. Inni absolutnie nie. Ale w duchu, w wierze, w duchowych sprawach. I stąd swoją 3,5-letnią misję nasz Pan rozpoczyna od pokazania wielu świadkom poprzez symbol chrztu wodnego swojej decyzji poświęcenia się na służbę Bogu, Jego Ojcu. Psalm 40 wspaniale o tym mówi, wiersze 8 i 9. Tedym rzekł, oto idę. W księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. Pragnę, albowiem zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich. Wtedy rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Znosi pierwsze, co? No właśnie, to przymierze prawa, doskonałego prawa, którego człowiek nie był w stanie wypełnić, aby w które postanowił wiek wiary, wiek tego, co dzisiaj mówimy, że to są sprawy duchowe. Dokonując tego symbolicznego aktu chrztu wodnego, nasz Pan pokazał, że skończył się czas, gdy droga do Boga wiodła przez zakon, przez uczynki, przez obrzezanie, że zmienił się diametralnie kierunek, podążając przez wiarę, poświęcenie i chrzest, chrzest wodny. Obrzeskę serca zastąpił prawdziwy chrzest poświęcenia, zaś jej symbol, obrzeskę ciała, zastąpił nowy znak, to jest chrzest wodny. Pomimo tej zmiany, która przyniosła w pewnym sensie nowe zasady, nowe nadzieje, nowe oczekiwania, jednak nie zmieniła się pewna rzecz podstawowa. Jaka to jest rzecz? Pomimo, że Bóg, tak jak w czasach przedewangelicznych, tak i teraz oczekuje od swego ludu, że okaże on swoją przynależność do Niego przez zewnętrzny znak, przez jakiś symbol, a w tym przypadku mówimy, że jest to nowy symbol, symbol chrztu wodnego, to jednak tym, co decyduje o wejściu w to szczególne przymierze z Bogiem, nie jest sam znak, ale rzeczywiste działania serca, umysłu z tym związane. Wiemy, że człowieka czasami możemy zadowolić pewnymi pozorami. O, możemy powiedzieć, tak, to jest poświęcony, bo przyjął symbol chrztu. Ale Boga nie oszukamy. Jeżeli ktoś wcześniej nie zapoczątkował w sobie zmian swojego serca i umysłu, ale wziął tylko symboliczny chrzest z wody,
to Pan przede wszystkim zajrzy do serca i do umysłu tego człowieka. Czy rzeczywiście dokonałeś tego chrztu w swoim sercu i umyśle? Czy to, co dzisiaj pokazujesz, jest rzeczywiście odzwierciedleniem tego, co stało się w twoim sercu i umyśle? Hiob, opisując sposób patrzenia naszego Stwórcy na człowieka w 10 rozdziale swojej księgi, a w 4 wierszu mówi: a zaż ty masz oczy cielesne, albo jako człowiek widzi, ty widzisz? No tak, my tylko widzimy to, co na zewnątrz. Czasami próbujemy spojrzeć wewnątrz naszych bliźnich i to przeważnie jest spojrzenie krzywdzące. To jest spojrzenie, które niewłaściwie ocenia, które nie może dostrzec wszystkich intencji, wszystkich uczuć, sposobu myślenia tej osoby. No i stąd wynikającego czasami nawet i błędnego sposobu działania. Ale Bóg widzi tak, jak prawdziwie wygląda umysł i serce takiej osoby. Drodzy, postawmy więc pytanie. Czym jest? Nie chrzest wodny, to jeszcze zadamy też to pytanie, ale czym jest taki prawdziwy chrzest? To, co ta osoba, która przystępuje do chrztu wodnego, chce pokazać. Czym ten chrzest w rzeczywistości jest? Czyli spróbujmy się zastanowić nad stanem serca i umysłu, który poprzedza decyzję: tak, ja to chcę pokazać innym, że taką decyzję w moim sercu i w moim umyśle podjąłem. Zacytuję, drodzy, to, co apostoł Paweł zapisał w liście do braci w Rzymie, 6 rozdział, i począwszy od 1, a skończywszy na 7 wierszu, będę cytował w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Przepraszam, to będzie przekład współczesny. Przekład współczesny. Popatrzmy, jak tam apostoł Paweł pisze. Czy mamy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska? Nie daj tego Boże. Skoro umarliśmy dla grzechu, to jakże mamy żyć w nim dalej? Czy nie wiecie, że my, którzy przez chrzest zostaliśmy złączeni z Chrystusem Jezusem, przez chrzest włączeni zostaliśmy w Jego śmierć? Przez chrzest jesteśmy razem z Nim pogrzebani jako umarli po to, abyśmy mogli prowadzić nowe życie jak Chrystus, którego Ojciec swoją mocą wzbudził z martwych. Jesteśmy świadomi tego, że stary człowiek w nas został razem z Nim ukrzyżowany, a nasza grzeszna istota zniszczona, abyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Kto umarł, wyzwolony został spod władzy grzechu. Wierzymy więc, że jeśli umarliśmy z Chrystusem, to razem z Nim będziemy żyli. To wspaniałe myśli, które apostoł Paweł, sam będąc członkiem oblubienicy naszego Pana, ciała Chrystusowego, mógł skierować do swoich współwyznawców w tamtym czasie. I oczywiście my sobie zdajemy, że my dzisiaj już nie jesteśmy osobami spłodzonymi z ducha, że my w swoim poświęceniu nie jesteśmy włączeni w Jego śmierć, tak jak tutaj apostoł Paweł o tym pisze, że nie możemy ofiarować swojego prawa do ziemskiego życia, które zostało przez ożywione usprawiedliwienie na tyle zaawansowane, że moglibyśmy je ofiarować, bo mamy już, tak jak to Kościół miał, poczytalnie prawo do życia jako restytucjoniści. My tego nie mamy. A więc jeżeli ktoś czegoś nie ma, to nie może tego ofiarować. Czyli my nie możemy być włączeni w śmierć Chrystusową, tak jak Kościół to czynił. Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, to razem z Nim żyć będziemy, tak czytaliśmy. Ale oczywiście my takich oczekiwań nie mamy, że umierając z Chrystusem, bo z Nim nie umieramy, możemy również z Nim żyć. No i druga decyzja, jaką podejmowali w tamtym czasie, a my tylko w pewnym sensie to czynimy, członkowie Kościoła.
abyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. To jest decyzja, którą my również dzisiaj podejmujemy, że będziemy czynić wszystko, co w naszej sile, co w naszej mocy, co w naszym rozeznaniu, co w naszym przekonaniu, aby nie stać się niewolnikami grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, swojej woli, ale właśnie, abyśmy mogli z tych rzeczy zrezygnować. Tu mieliśmy już dzisiaj cytowany tekst, to co apostoł Paweł powiedział, ja bym to chciał czynić, ale nie czynię tego, co chcę, tylko grzech, który we mnie mieszka, to czyni. Ale my, na ile jesteśmy w stanie oderwać się od tego naszymi uczuciami, oczekiwaniami, naszą przyjemnością z wypełniania tego grzechu, na tyle się od tego odrywamy. I to Bóg w nas odczytuje i to przyjmuje jako naszą ofiarę. No i druga sprawa, abyśmy mogli prowadzić nowe życie. Tam również czytaliśmy takie słowa w tym tekście. Tak. Nowe wskaźniki życia. Co tymi nowymi wskaźnikami życia jest? Boska wola. Rezygnacja z naszej woli i przyjęcie woli Bożej. A więc dzisiaj mamy przywilej przedstawiania naszemu Bogu ofiary życia w sensie Jego stylu, sposobu, sensu i celu. To dzisiaj Bogu przedstawiamy tak, będziemy chcieli, Boże, pod Twoją łaską, jako osoby poświęcone, żyć. Tym sensem, celem, sposobem życia jest zaniechanie naszej woli, a maksymalne przyjęcie woli Bożej. Na ile nas stać? Na ile możemy? Na ile w nas sił, abyśmy mogli prowadzić nowe życie? I właśnie taką decyzję podejmujemy, kiedy dokonujemy prawdziwego chrztu w naszych sercach i w naszych umysłach, poświęcając się Bogu, zawierając z Nim ślub na wieki, na zawsze. Taką jest ta nasza decyzja i wierzę w to głęboko, że i siostra Paula, i brat Damian, i brat Adam taką decyzję w swoich sercach podjęli. Drodzy, czy to jest decyzja, którą się tak co, z marszu podejmuje? A, godzinę temu jeszcze nie byłem poświęcony, a już jestem. To nie jest taka prosta decyzja. Ja wierzę, że do takiej decyzji dojrzewa się bardzo, bardzo długo. Obserwuje się wszystkie wydarzenia naszego życia związane z naszymi duchowymi sprawami, z Bogiem, z wiarą. Zaczyna się coraz bardziej doceniać te wszystkie rzeczy i to jest, drodzy braterstwo, proces. Oczywiście trudno określić, że to może trwać miesiąc, rok, dwa, dziesięć. Może tak trwać. Trudno te ramy czasowe określić. Dla jednych to czasami jest bardzo krótko, ale dla innych czasami jest bardzo długo, zanim taką decyzję podejmą. Bo przede wszystkim to musi być decyzja dojrzała, to musi być decyzja rozsądna. Dlaczego? Bo podejmujemy się do pełnienia odpowiedzialnej służby dla Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, to bardzo znane słowa, ale no, zacytuję je, bo godnym jest, aby w tym miejscu je zacytować i w tym czasie. Proszę was, bracia, przez miłosierdzia Boże, abyście dali ciała swe na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. To ma być rozumna służba. To nie może być coś, co jest niemożliwe przez nas do wykonania, a my deklarujemy Bogu, Boże, my to wykonamy. Musimy
rozliczyć nasze siły, nasze możliwości, no i oczywiście w modlitwie poprosić Boga, abyśmy je mogli zrealizować. Pytanie drugie zadajemy, bo zadaliśmy pytanie, czym jest chrzest serca i umysłu. Nie wiem, czy udało mi się to dostatecznie jasno wyjaśnić, przedstawić, przybliżyć, ale wierzę, że tak. Natomiast stawiamy drugie pytanie. Czym jest w takim razie symbol chrztu wodnego? To jest okazja, wielka, wspaniała okazja, aby innym współbraciom i współsiostrom, może też powiedzmy, bo powiem to tylko braciom, muszę to pokazać, nie, wszystkim, całemu ludowi Bożemu, jaki wokół nas egzystuje w tej chwili, kiedy możemy to uczynić, jest to okazja, aby pokazać, co zaszło wcześniej w naszym sercu i umyśle jako tych, którzy zdecydowaliśmy się poświęcić Bogu. To jest w pewnym sensie możliwość opowiedzenia bez słów. Można by stanąć i powiedzieć: bracia, siostry, poświęciłem się, zrozumiałem to, tamto, postanowiłem to, tamto. To jest piękne wyznanie, tak? Owszem. Ale jednak Pan ustanowił właśnie ten symbol chrztu wodnego, aby przez czyny, przez pewne uczynki pokazać to samo, co moglibyśmy wyrazić słowami. A inni, widząc to, przyjmują to przez ten symbol pokazane oświadczenie, że tak się stało. Że podjąłem decyzję, że umieram dla siebie i żyję dla Boga. To jest właśnie wspaniale pokazane w tym symbolu chrztu wodnego. Ja tu szczególnie chcę te myśli przybliżyć naszym drogim kandydatom. Jak to będzie wyglądało i dlaczego tak będzie wyglądało? Stajemy w wodzie. W wodzie, która jest elementem ziemi. Ona jest stworzona z pierwiastków ziemi. Ktoś powie H2O, prawda? Część ziemi. I w tej wodzie chcemy pokazać, że umieramy. Umieramy dla siebie, dla świata, dla własnych dążeń, dla własnych uczuć, dla własnych ambicji być może. I kiedy umarliśmy, zanurzyliśmy się w tej wodzie, powstajemy z niej ponownie, tak jakbyśmy do ziemi weszli i z powrotem z niej wyszli, już z nowymi celami, myślami, uczuciami, dążeniami. Ktoś powie, no to jest proste do zrobienia. Przecież ja nieraz już byłem na basenie, nurka dałem, wyszedłem spod wody, to już pokazałem, prawda? A ktoś powie, a może ja tak wejdę do wody, przysiądę, jeżeli oczywiście odpowiedni poziom tej wody będzie, i stanę znowu i to samo pokazałem. Właśnie jest ciekawe, że przy tym symbolu chrztu bierze jeszcze udział druga osoba. I ta osoba nie pomaga nam w przykucnięciu i wyjściu z tej wody, ale kładzie nas do wody w sytuacji, gdyby nie jej pomoc, po prostu byśmy wpadli do tej wody, a może nawet byśmy się zachłysnęli tą wodą i nie bardzo byśmy znaleźli siły, żeby się spod niej wydostać, bo ta osoba kładzie nas do wody, przytrzymując zarazem. Przeważnie jest tak, że osoba zanurzana podaje swoje ręce tej osobie zanurzającej i on podtrzymuje pod plecy, za ręce i z powrotem podnosi z tej wody. Z takiej pozycji, gdzie nie bardzo można zachować stabilność swojej postaci i samemu powstać z takiej wody. Ten specyficzny sposób zanurzenia i udział tej drugiej osoby pokazuje nam, że w tym poświęceniu, tym, który jest pomocnym w realizacji tego umierania dla siebie, świata, własnej ambicji i powstawaniem do nowej rzeczywistości, jest nasz Pan Jezus Chrystus. W
tym momencie ten zanurzający Jego reprezentuje, że tylko z Jego pomocą, dzięki Jego zasłudze, dzięki wszystkiemu, co wypływa z tej zasługi, możemy zrealizować ten nasz wspaniały zamiar umarcia dla siebie, świata i wszystkiego, co z tym związane, a powstania do nowości żywota dla Boga. Jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, bo jak zakładam, pierwszy raz się spotykacie z takim chrztem, przynajmniej tak mogę założyć, chociaż niekoniecznie tak musi być. I pewnie zwrócicie uwagę na słowa, które zostaną wypowiedziane przy waszym zanurzeniu. Ten zanurzający wypowie słowa: chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O, powie ktoś z was, ja nie chcę się wśród trynitarzy poświęcać. Nie jest to regułka, która mówi o trynitaryzmie. To wypowiedzenie, że chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, oznacza imię jako charakter. Ja cię zanurzam teraz, ty pogrążasz te swoje dotychczasowe sposoby życia i wychodzisz, i to wtedy jest pełen chrzest, zanurzenie i wyjście. Gdyby tylko zanurzenie, to by nie był chrzest. To jest zanurzenie i wyjście. W imię, w charakter, bo imię również ma takie znaczenie, Boga jako najwyższa forma charakteru, Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa jako niższa i Ducha Świętego, czy jako osobę? Nie. Jako usposobienie, które rozwinęło się we wszystkich świętych, którzy dotychczas taką decyzję podjęli i ten chrzest wykonali. Decyzja o napełnieniu się Duchem Świętym ludu Bożego. Drodzy, wobec tego jeszcze zechcę krótko odpowiedzieć na trzecie pytanie. To pewnie się też pojawi. Czy chrzest jest konieczny? Czy to, co dzisiaj, drodzy, chcecie pokazać, czy to jest konieczne, żebyście to zrobili? Ja myślę, że przede wszystkim pragniecie to uczynić. Nie wierzę, aby ktokolwiek was zmuszał do tego aktu. Wierzę w to natomiast, że dotychczasowe wyrozumienie boskiego słowa zainspirowało wasze myśli, wasze uczucia, że chcecie dokonać tego aktu i chcecie innym pokazać, co nastąpiło w waszych sercach i umysłach. Ale dzisiaj, drodzy, żyjemy w czasach niełatwych. W czasach, gdzie wielu ludzi jest zamkniętych w sobie. Gdzie jest brak otwartości na drugiego człowieka. Gdzie nawet zapytanie o samopoczucie może zaowocować odpowiedzią: a co cię to obchodzi? Ja słyszałem taką wypowiedź pewnego brata, który w dobrej intencji spytał się siostry w zborze: siostro, jak się czujesz? A co cię to obchodzi? Koniec dobrych intencji w tym momencie było. I ktoś również może powiedzieć tu wszystkim, mówię, a co was obchodzi, jakie są moje prywatne relacje między mną a Bogiem? Tacy chcecie ciekawi być i dowiedzieć się, jak to wygląda, co was to obchodzi? Ja nie widzę wcale potrzeby uzewnętrznienia tego. To jest sprawa między mną, a między Bogiem. Drodzy, nie bez powodu pokazałem w pierwszej części naszych rozważań ścisłe powiązanie pomiędzy starotestamentowym obrzezaniem a symbolem chrztu wodnego. Niektórzy poszli bardzo daleko w wyrozumieniu tych zależności, nie tylko przyjmując konieczność powszechności chrztu, ale na tyle przejęli się koniecznością powszechności tego chrztu, że postanowili, że nie pytając się o zdanie, już od razu małe dzieci będą chrzcić. No w końcu powiedzieli, jak małe dzieci obrzezywali tam w Izraelu, to dlaczego nie możemy małych dzieci chrzcić? No i tak się dzieje.
Oczywiście ja rozumiem, że my, tak jak tu jesteśmy zebrani, tak jak mamy wspólne wyrozumienie tej sprawy, nie jesteśmy skłonni pójść tym samym tropem myślowym. Rozumiejąc, że Bóg w tamtym symbolu podkreślił jedynie powszechność, oczekując w przypadku, kiedy ja wracam do tych myśli, kiedy dzieci obrzezywano, więc tam podkreślił powszechność tego, chociaż tak jak wcześniej wyjaśnialiśmy, że prawdziwym Żydem był ten, który się stosował potem do tego przymierza, ale więc rodzice bardzo dbali o to, żeby te dzieci przygotować do tego, to w przypadku, drodzy, chrztu wodnego Pan chce dojrzałej decyzji osoby świadomej podejmowanych działań. I tak wierzę, że tak stało się w przypadku naszej trójki kandydatów do okazania tego symbolu chrztu, który tutaj mamy z przodu, a ja szczególnie tutaj na nich zwracam uwagę, bo mam ich bardzo blisko. Widzę ich. I drodzy, dlaczego uważamy, że to musi być tak indywidualna decyzja, tak dojrzała i tak głęboko zrozumiała? Bo Pan dał jeszcze jeden cudowny symbol, jaki mogą praktykować osoby poświęcone, pokazując swym współbraciom również w podobny sposób swoją wiarę i swoje poświęcenie. Jaki to symbol? To symbol spożywania emblematów chleba i wina, pokazujący wiarę i przyjęcie Chrystusa, tak jak podobnie pokazujemy to w symbolu chrztu wodnego, podczas obchodzenia pamiątki Wieczerzy Pańskiej, pamiątki śmierci naszego Pana, jak to tam nazywamy różnie. No i teraz spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, to jest trudne do pomyślenia, ale może tak być, teoretycznie może to być, że ktoś specjalnie z własnej woli powie, ja nie będę uczestniczył w pamiątce. I powiemy, dlaczego? A co cię obchodzi, jaka jest moja relacja z Bogiem? Czy ja muszę to pokazać w pamiątce, przyjmując emblematy? No trudno przyjąć taką decyzję za rozsądną i za miłą Bogu, naszemu Panu, który przecież nakazał, aby tak czynić. A więc, drodzy, z tych naszych rozważań dostrzegamy, że Bóg chce, Bóg oczekuje, aby ci, którzy weszli z Nim w przymierze prawdziwego chrztu serca i umysłu, pokazali to swoim braciom, swoim siostrom przez symbol chrztu wodnego. I ja cieszę się, że tutaj nasza siostra, nasi bracia zrozumieli ten fakt, że Bóg tego od nich oczekuje, że Bóg chce, aby tego dokonali. Ale drodzy, jeszcze wyjaśnijmy sobie jedną sprawę, bo to jest dosyć istotne przy okazji tych naszych rozważań. Chrzest wodny nie jest chrztem denominacyjnym. A więc to akurat, że zdecydowaliście się to dzisiaj pokazać, kochani, no cieszy nas, że wybraliście tą społeczność. Przy okazji tej społeczności jest taka możliwość w każdym momencie, aby taki chrzest pokazać. Ale chcę Wam powiedzieć, że to Was nie przypisuje do żadnej denominacji. To Was nie wiąże z żadnym ruchem, z żadną denominacją, z żadnym ugrupowaniem. To na pewno Was wiąże z Bogiem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Jego ludem, ale ludem nieokreślonym denominacyjnie.
I my będziemy z radością przyjmować was nie do jakiegoś ugrupowania, nie do jakiejś religii, nie do jakiegoś konkretnego kierunku myślowego, ale przyjmiemy was jako siostry i braci w Chrystusie. I to będzie nasza radość, że zyskaliśmy informację, bo ja wierzę, że wy takimi już staliście się wcześniej, podejmując tę decyzję. Ale zyskaliśmy informację, że mamy nową siostrę i nowych braci w Chrystusie. I z tego się cieszymy i jesteśmy w pewnym sensie zaszczyceni, że wybraliście tą grupę braci i sióstr, w której chcecie to pokazać. Że takimi staliście się właśnie w tej decyzji, którą chcecie dzisiaj pokazać. A więc, drodzy, aby już nie przedłużać dalszych rozważań na ten temat, ja zawsze jestem zwolennikiem krótkiego, treściwego przedstawienia myśli. Myślę, że zakończymy zadaniem pewnych pytań wam. To nie jest egzamin, bynajmniej, tak nie traktujcie, ale chcielibyśmy wszyscy z przyjemnością usłyszeć, że rzeczywiście takie uczucia się w waszych umysłach i sercach w ramach tego chrztu prawdziwego pojawiły i takie decyzje. A więc chcę was zapytać, jeżeli uważacie, że możecie na te pytania odpowiedzieć tak, ewentualnie nie, to też takie prawo macie, to postawię wam pierwsze z tych pytań. Czy uwierzyliście, że pochodzicie z grzesznej linii Adama i że ciąży na was sprawiedliwy wyrok będący skutkiem upadku Adama? Wyrok śmierci. Nie stresujcie się, że musicie się teraz twarzami obrócić do innych osób. Ale jeszcze raz to pytanie powtórzę, bo było troszkę zakłócenia. Czy wierzycie, że pochodzicie z grzesznej linii Adama i że ciąży na was dziedzicznie sprawiedliwy wyrok śmierci, będący skutkiem właśnie tego upadku Adama? Tak. Trzy wspaniałe, potwierdzające odpowiedzi. Czy wierzycie, że o własnych siłach nie jesteście w stanie się z tego stanu wydostać? Wobec tego, czy wierzycie, że Jezus jako Syn Boży złożył za was równoważny okup za Adama również i za was i w nim cały rodzaj ludzki ma nadzieję wydostania się z tego stanu? Czy wierzycie, że na mocy tego okupu Bóg dał wszystkim ludziom równą szansę indywidualnego zdobycia życia wiecznego? Wobec tego najpiękniejsze, wydaje mi się, z pytań: czy przyjęliście Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Czy przeprowadziliście w waszych sercach i umysłach proces pokuty? Czy postanowiliście się oderwać od grzesznego dotychczasowego życia i żyć tylko dla Pana, poświęcając mu się na służbę? Cóż innego mogę więcej powiedzieć? Radość wielka, że w waszym umyśle i sercu zapanowały tak wspaniałe myśli i uczucia, które was dzisiaj doprowadziły do tego momentu, że chcecie z nami podzielić się tą decyzją poprzez chrzest wodny. Ja jedynie powiem wam, że nie dostrzegam aureoli nad waszą głową, że ta decyzja nie spowodowała, że staliście się świętymi. Ja wiem, że nadal, tak jak i my, podobnie wszyscy zostajemy w tych naszych bolączkach niedoskonałości. Wiem również z troszkę większej perspektywy czasu, że szatan będzie robił wszystko, aby was od tej decyzji odwieść. Abyście o niej zapomnieli, abyście próbowali wracać do tego, co zostawiliście. A wam jedynie mogę życzyć, abyście w Panu, w Jego mocy, w Jego sile, bo Pismo Święte mówi: Pan doda mocy ludowi swojemu. A w innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Żeby tak was posilał, dawał wam siły, abyście mogli wytrwać w waszym poświęceniu
ciężki zwyciężyć, czego wam życzę z całego serca i z radości podaję wam dłoń braterską. Niech was Pan błogosławi w waszym poświęconym stanie. I tym sposobem, kochani, jeszcze mi tylko pozostaje zacytować tekst, który został zapisany w Dziejach Apostolskich. 22 rozdział i 16 wiersz, przekład współczesny, mówi tak: nie ma co się wahać. Wstań, przyjmij chrzest i złóż wyznanie wiary w Pana. A więc to jest zaproszenie do dalszych wydarzeń, które będą nam towarzyszyły tego popołudniowego już czasu. Dziękuję za uwagę i nam wszystkim, wierząc, że ta lekcja jeszcze bardziej przypomniała nam te wspaniałe chwile, o których kiedyś napisał brat, już dzisiaj cytowano jego wiersz, brat Piotr Otczyk. Piotr Otczyk napisał taki wiersz, pewnie już przy zakończeniu swojego życia: już się ściemniają me ziemskie oczy i już nadchodzi mej drogi kres. Pamiętam jednak ten dzień uroczy, ten dzień wspaniały, gdy brałem chrzest. Niech i dla was ten dzień będzie wspaniały i dla nas wszystkich, że możemy być zaszczyceni towarzyszeniem tej wspaniałej uroczystości oznajmienia nam przez tą drogą siostrę i dwóch braci swojego poświęcenia. Życzę błogosławieństwa wszystkim z tych przeżyć, które jeszcze dalej będziemy za chwilę przeżywać. Dziękuję. Zamieniliśmy się miejscami z bratem Januszem. Tak, Słowo Boże mówi tak: sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Bóg zna serca, zapraszam brata, a my słyszeliśmy wasze świadectwo ustami, stąd utrzymujemy je jako wiarygodne. Potrzeba jeszcze tej wody, tak? Wodę też mamy i po pieśni numer 191 nie należę już do siebie. Udamy się do basenu, nie na jezioro, jest przygotowany basen. Tymi drzwiami z holu wyjście na, no to już braterstwo będą poprowadzeni, ale dla tych osób, które chciałyby być też świadkami chrztu, to proszę, tymi drzwiami udajemy się i w oczekiwaniu na braterstwo, którzy się będą musieli przygotować do tego chrztu, którego będzie udzielał, czyli będzie zanurzał brat Romek Wigienka. Będziemy śpiewać pieśni, tą uroczystość na zewnątrz poprowadzi brat Janusz, a my obecnie na zakończenie zaśpiewamy tą pieśń podaną przeze mnie. 191, proszę o melodię.
do modlitwy. Dobry Boże, przez imię Zbawiciela, przez Jego krew, przez Twoją łaskę ośmielamy się zbliżyć do Ciebie, by Ci zanieść dzięki przede wszystkim za tę krew, przez którą wszystko mamy, bez której bylibyśmy niczym. I również za błogosławieństwo tych chwil. Szczególnie za ten przywilej możliwości towarzyszenia naszej drogiej siostrze i braciom w okazaniu ich decyzji poświęcenia dla Ciebie. Spraw, Panie, aby uczynili to nadal w takiej radości, która ich do tej decyzji doprowadziła. Abyśmy my mogli się cieszyć ich radością razem z nimi, godnie uczestnicząc w tej uroczystości. Polecamy się Twojej świętej łasce, opiece i kierownictwu, a to wszystko w drogim i umiłowanym imieniu Jezus. Amen. Tak, jeszcze dwa słowa może. Tą pieśń 44 lata temu śpiewał zbór, bracia śpiewali mnie, ale nie jestem rekordzistą. Wiem, że są to osoby, które już 70 lat zaliczyły, może podniosą rękę do góry. Jest jedna, dwie ręce widzę w górze. No i młodsi, tak? Także nikt wam nie powie, że żałuję. Każdy wam powie, że było warto. Proszę, udajmy się na miejsce chrztu, tak jak powiedziałem, wyjście tutaj na końcu sali.